Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z interaktywnego Skyrim. Wybaczcie, ten odcinek jest nagrywany zaraz po tamtym. Dopiero do Waszych rad będę mógł się zastosować w następnym tygodniu. Chciałem po prostu sobie pograć i tyle. Przeszukajmy kufer, zobaczymy, co tutaj mamy. 7 złota. Mam nadzieję, że nie będą zbyt wściekli na mnie. Porozmawiajmy z Jarlem. Nie ma czasu na ceremonię. Znów potrzebuję Twojej pomocy. Idź z Irilet i pomóż jej w walce ze smokiem. Udało Ci się przetrwać w Helgen, więc masz większe doświadczenie ze smokami niż reszta z nas. Ale nie zapomniałem, że udało Ci się odzyskać smoczy kamień dla Farengara. W dowód uznania poinstruowałem Avenici, że możesz nabyć nieruchomość w mieście. Przyjmij ten podarek z mojej osobistej zbrojowni. Nie zawiedź mnie. No dobrze. Pomóż Irilet zabić smoka, zanim zaatakuje Białsmoka. Okej. Zobaczmy sobie na początku tab przedmioty. Co ja dostałem od niego? Coś ze zbrojowni, tak mi przynajmniej powiedział. Że mam dużo strzał, stalowy pała, siekiera, drwala, kusza. Potrzebowałbym do niej co nieco bez broni. No, strzęp radowy, norski, wielki miecz chłodu. Brzmi ciekawie. Futrzana zbroja bez rękawów. Rzemieniowa zbroja. Także ta będzie lepsza. Rzemieniowe buty odporności nogi, rzemieniowe buty... O, zwiększa odporność nogi na 15, fajnie. Rzemieniowy hełm. Rzemieniowy hełm porządny. Lekka. Dobra, weźmiemy sobie tak. Ćwiekowaną zbroję nie potrzebujemy. Dobra, wydaje mi się, że będziemy gotowi do walki ze smokiem. Ale zobaczmy jeszcze jedną rzecz w pobliżu zachodniej wieży strażniczej. Dobrze, także polecimy sobie zabić tego smoka pierwszego. Wyłączyłem jedną modyfikację, w ogóle znalazłem fajną stronkę i będę musiał ją przejrzeć w poszukiwaniu innych modyfikacji. Są fajnie opisane, także dlaczego nie? Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy tutaj. W ogóle w opisie macie linki do bardzo fajnych gier. Zachęcam do rejestracji. Za każdą rejestrację dostaję tam parę groszy, a że zbieram aktualnie na mikrofon. Także jeżeli lubicie mój kanał, lubicie to, co robię, to, co nagrywam, to możecie się zarejestrować. To zajmuje tam dosłownie parę sekund. Mefala jest zadrycznym księciem kłamstw, sekretów i czegoś tam jeszcze. Dobrze, jesteśmy tutaj. Widzicie, wszystko jest takie ponure teraz. W tym Skyrim. No ale cóż. Tak wybrałem sobie, także tak muszę teraz się zachowywać. No, 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 dobra. Muszę się z nią spotkać i idziemy zabić smoka. Czy jesteś... Wyglądasz okropnie. Tylko mnie nie zaraź. Dobra. Chciałem im pomóc w jakiś tam sposób, pogadać z nimi cokolwiek, ale widzę, że powiedzmy nie są nastawieni przyjaźnie do mnie. No wszystkiego. Zbroi jakiejś lepszej. Dobra. Musimy wyjść z tego miasta. Tutaj dużo jest FPS-ów. Znaczy dużo FPS-ów tracę bardzo. No ale na to nic nie mogę już poradzić. Niestety deszcz pada. Okej, lecimy z nią zabić tego smoka. Ja mam płaszcz, jest mi na pewno cieplej niż jej. Dobra. No. Wiedziałam smok. Nie mam pojęcia, skąd przybywa, ani kto go przysłał. Wiem tylko, że popełnia błąd, atakując białą grań. Ale Huskarlu, jak my mamy walczyć ze smokiem? Dobre pytanie. Nikt z nas nie widział wcześniej smoka. Tym bardziej z nim nie walczył. Ale honor każe nam stanąć do walki, nawet jeśli mamy przegrać. Smok zagraża naszym domom i rodzinom. Nie będziecie godni miana Nordów, jeśli uciekniecie przed tym stworem. Dacie mi samej stanąć naprzeciw tej bestii? Nie, Huskarlu. Stawką jest jednak coś więcej niż honor. Zastanówcie się, to pierwszy smok w Skyrim od minionej epoki. Okryjemy się chwałą zabójców smoka. Oczywiście, jeśli zechcecie mi pomóc. No to jak?
Idziemy zapolować na smoka. Pewnie, że tak. Ruszamy. No, to lecimy. Chodźmy. Musimy jak najszybciej do zachodniej. Dobra, idziemy zrobić smoko. Będzie dobrze. Zobaczymy, czy nam się go uda zabić. Pierwszy smok, pierwsze zabójstwa. Ach, jak to będzie, jakie to będzie ciekawe na pewno. No ale zobaczymy. Zobaczymy, jak się powiedzie moja wyprawa. I gdzie skończę. Czy go uda mi się zabić łotrzykiem. Chciałbym przetestować tą modyfikację Sneak Tools. Tylko no nie wiem, czy będzie mi to dane po prostu. Czy będzie po prostu gdzie tego użyć. No widzicie, tu ładnie trzymają FPS-y. A w mieście jakoś tak jest nieciekawie. No ale cóż, o, burza idzie. Będzie groźnie. Dobrze, gdzie mamy w ogóle się spotkać? Z Heroldem towarzyszy? Nie. Lokalna... O! Wybrany cel. Usuń to. Zachodnia... Zachodniej, dobra. Czyli co, mogę już tam lecieć? Mogę cię wyprzedzić? Nie, pobiegniemy razem, żeby nie było, że sam. Też i tak pięknie Skyrim wygląda. O, te niebo. Nie wiem, czy nie wgrywałem czegoś czasami na inaczej wyglądające niebo. Możecie mi napisać, czy wgrywałem coś takiego, bo nawet nie wiem. Ja już zapomniałem, co tam dokładnie miałem. Ważne, że mi się bardzo przyjemnie gra. No tu mam jakiś obóz. Wędrowiec. Ciepłe piaski. Czym mogę ci służyć? Kazitowie pochodzą z odległej krainy Elsweir, graniczącej od północy z Syrodil, a od południa ze skrzącymi niebieskimi wodami morza. Elsweir to kraina pusta. Tamtejsze miasta są tak starożytne, że w całości pochłonęły je piaski. Ja mogę się w jakiś tam... Ojejku, oni poszli już beze mnie. Mogę się w jakiś tam sposób dostać później do tego i na pewno będę chciał to zrobić. Ziemniaki zabrałem! Ale biegniemy, dobra. Wybiegliśmy w tą noc. No, dziwne, zwykłym sprintem... O! Czekajcie. Czemu ja nie mam broni? 3, 2... Co się dzieje? Ekwipunek, wszystkie. Przedmioty. Kuszka, ten krasnoludzki długi łuk. Dobra, 8, 13, stalowa. Dobra, weźmiemy sobie te strzały. I z tymi strzałami pobiegniemy. Dobra, widzimy już strażnicę, ale smoka jakoś nie widać. Ale piękne to niebo dzisiaj. Ile planet. Dobra. Zobaczymy, gdzie on też będzie, no. O! Na razie jest cisza. Na razie nikogo nie widzę ani nie słyszę. Czy będę musiał z tobą porozmawiać? No. Nie widać smoka, ale wygląda na to, że tu był. No. Wiem, że sytuacja nie wygląda najlepiej, ale musimy dowiedzieć się, co się wydarzyło. I sprawdzić, czy ten smok wciąż gdzieś tu się czai. Rozproszyć się i poszukać ocalonych. Musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Dobra. Niech ci będzie, okej. Okay. Lecimy zobaczyć, czy tutaj coś jest, czy są jacyś ocalali ludzie. O, mamy. Nie, wracaj. Ciągle tu jest. Złapał Krokiego i Tora, kiedy próbowali uciekać. Czyli smok jest, dobra. Gdzie? Ale ja go nie widzę. Gdzie? Gdzie wy widzicie tego smoka, bo ja go nie widzę? Tam? Zabij smoka, jest! Widzę go! Widzę buzię w tym tęczu! Oh shit. Dobra, spokojnie. To on ma kuszę. Wow! Dobra. Spokojnie, spokojnie. Coś we mnie nawala! Dobra, spokojnie. O, dostał! Dalej, chodź tu, smoku pieprzony. Chodź. Teraz osiądziesz na ziemi. Pyk! Szybkie strzały do ciebie. Jesteś nasz. Znaczy mój, dokładnie. Ostatnia strzała, powiedzmy, że ja go zabiję. Zbadaj smoka, biegniemy do niego.
Żyjesz czy nie? Dobra, zobaczymy co on ma. Bełt stalowy, buty gromowłany, granat, hełm strażnika białej grani, smocza kość, ale to będzie warte, smocze łuski, stalowa strzała, zbroja strażnika białej grani, złoto. Dziękuję bardzo. O, zaczyna eksplodować, co się z nim stanie, czy mam odejść? Schowamy sobie broń, nie będzie nam chyba potrzebna. Czy właśnie wchłonąłem smoczą duszę? Nie jestem pewien, za chwilę się wszystkiego dowiemy. Co się w ogóle stało? Wchłonięto smoczą duszę. Dział krzyki w menu pozwala w krzyk nieugiętej siły. Poznajesz sobą mocy, siła, nieugięte siła. Dobrze. Co się stało? Bo w sumie nie mam pojęcia. Nie wierzę własnym oczom. Ty jesteś smoczym dziecięciem. W najstarszych opowieściach z czasów, gdy w Skyrim żyły smoki, smocze dziecięta zabijały smoki i kradły ich moc. Z tobą też tak było, prawda? Udało ci się wchłonąć moc smoka. Możemy to sprawdzić. Spróbuj krzyknąć. Jeśli wierzyć starym legendom, jedynie smocze dziecięta potrafią krzyczeć bez przygotowania. Tak samo jak smoki. Smocze dziecię? O czym ty mówisz? Mapa, magia. Mamy krzyki. Leczenie. Odporność. Dobra. Mój dziadek opowiadał historię o smoczu dziecięcym. On przywołuje tu płynie smocza krew, jak sam Tiber Septim. Nigdy nie słyszałem, żeby Tiber Septim zabijał smoki. Wtedy nie było żadnych smoków w kretynie. Wracają po raz pierwszy od... zawsze. Stare baśnie mówią o smoczych dziecięcach, które zabijały smoki i przejmowały ich moc. To o ciebie musi chodzić. Co ty na to, Irilet? Uporczywie milczysz. Irilet, no już, powiedz! Czy ty wierzysz w te bajania o smoczych dziecięcach? Lepiej, żeby niektórzy z was trzymali buzię na kłódkę, zamiast kłapać dziobem na tematy, o których nie mają zielonego pojęcia. Oto martwy smok i to akurat potrafię pojąć. Wiemy już, że da się je zamknąć. Nie potrzebuję jakichś mitycznych smoczych dzieciom. Trzeba mi kogoś, kto zdoła położyć smok. Nie zrozumiesz, Huskarlu. Nie jesteś Nordem. Przemierzyłam całe Tamriel i widziałam wiele równie dziwacznych rzeczy jak to. Sugeruję raczej zaufać sile ramion niż opowieściom i legendom. No dobra. To był krzyk. Ty naprawdę umiesz. Nie może być inaczej. Naprawdę jesteś smoczym dziecięciem. Tak? Cesarscy? Nie, myślałem, że będzie jakaś bitwa, dlatego sobie zapisałem. Dobra. Sorlen towarzyszy, złóż raport. Dobrze, także złożymy mu za chwilę raport. Ale najpierw chcę zobaczyć, jakie przedmioty tutaj zyskałem. Coś mi się wydaje, że tutaj coś ciekawego będzie. Lekka. Buty gromowładnych. Futrzany hełm. Hełm strażnika białej grani. Też lekkie to jest. To akurat nie chcę tego. Rzemieniowy hełm. Zbroja strażnika. Tak samo lekka, żelazne buty to raczej już nie dla mnie. O, widzicie, wyglądam jak taki strażnik białej grani teraz. Dobrze, także musimy udać się do białej grani. Biała grań, lecimy. I złożyć raport, zobaczymy, co Jarl na to, że okazało się, że jesteśmy smoczym dziecięciem i potrafimy wchłaniać duszę smoka. Najpierw oczywiście musimy je zabić. No, troszeczkę dziwna sytuacja. Poszliśmy tam zabić smoka, wracamy z innymi wiadomościami, oprócz tego, że oczywiście smok został zabity. Także raczej potoczy się to dalej, tak mi się przynajmniej wydaje. Czyli po prostu będziemy dalej pracowali u Jarla, bo nie będzie chciał stracić jedynego smoczego dziecięcia, jakie na razie się objawiło. Chociaż chyba w ogóle się objawiło, bo nie wydaje mi się, żeby ktoś jeszcze był w stanie właśnie
ogarnąć. Także lecimy szybko do Jarla w 20 FPS-ach, czemu by nie? O, jeżeli tak, o, będę tak biegł, to mam w miarę FPS-y. A przecież nie będę tak biegł, bez przesady. Dobra. Gdzie jest tutaj? Ok, czyli pójdę sobie tutaj. Czemu nie? A, wszyscy się teraz jarają, a pewnie nikt we mnie nie wierzył. Jak sam próbowałem to zrobić. Czekajcie, czy mogę... Smocza przystań. No właśnie, przecież mogę tak zrobić. Zapomniałem o tym i kompletnie nie pomyślałem, że mogę od razu... Na smoczą przystań. Co to było? Czy to był jakiś piorun? Zresztą nieważne. Dobra, lecimy dalej. Smocza przystań. Okej. Lecimy do Jarla od razu. Wyspowiadać mu się. Zobaczymy, co on na to. Czekaj. Niech niebiosa ci błogosławią, a droga łatwą będzie. Jarl wyznaczył nagrodę za bandytów. Rzuć okiem na ten dekret, jeśli chcesz wiedzieć więcej. Mhm. Dobra. Okej. Miłego pobytu w smoczej przystani. Właśnie o tobie rozmawialiśmy. Mój brat prosi cię na słuch. Innego mogł. I co się stało w strażnicy? Był tam smok? Nie ma co do tego wątpliwości. To był wielki wyczyn. Zasługujesz na miejsce w poczcie bohaterów Białej Grani. Ale musi być w tym coś więcej. Czy stało się coś dziwnego, gdy zginął smok? Więc to prawda. Siwobrodzi naprawdę cię wzywali. Mistrzowie Drogi Głosu żyją w odosobnieniu, wysoko na zboczach gardła świata. Podobno smocze dziecię jest obdarzone głosem, zdolnością koncentrowania energii życiowej w tuum albo krzyk. Jeśli naprawdę jesteś smoczym dziecięciem, mogą nauczyć cię korzystania z tego daru. Siwobrodzi. Nie dotarł cię grzmiący dźwięk, gdy otwarły się przed tobą wrota Białej Grani? No. To głos siwobrodych, wzywających cię na wysoki Hrodgar. Aha. Coś takiego nie miało miejsca od wieków, co najmniej. Od kiedy sam Tiber Septim został wezwany, kiedy był jeszcze Talosem z Atmory. Hrodgarze, uspokój się. Co ten cały norski nonsens ma wspólnego z naszym gościem? Jest silny, to prawda. Ale nie widzę żadnych oznak świadczących o tym, by miał być, jak mówią, smoczym dziecięciem. Norskie bzdury? Ty nadęty ignorancie. Smocze dziecię, dziękuję za oddanie wielkiej przysługi mnie i mojemu miastu. Korzystając z mojego prawa jako jarla, nadaję ci tytuł Tana Białej Grani. To największy zaszczyt, jakim mogę cię obdarzyć. Przydzielam ci Lidię jako osobistego huskarla. Oraz tę broń z mej zbrojowni, stanowiącą symbol twojego urzędu. Okej. Powiadomię też strażników o twym nowym tytule. Teraz nie mogą traktować cię jak zwykłego śmiecia, prawda? Smocze dziecię, to zaszczyt, że jesteś tanem naszego miasta. Co to ma być za tytuł tan? Dobra, zobaczymy. Porozmawiaj z siwobrodymi. Znajdź karawany podróżującym. Słabi przywódcy matytów znajdują w ogóle miejsce o nazwie Ostoja Eredo Ranów. Zobaczymy, gdzie jest ta Ostoja sobie. Ojku, usuń. No. Zobaczymy, gdzie to jest. Sven Map Marker. Aha, Sven, czyli bym musiał iść do Svena. Wysoki Hrodgar. Porozmawiaj z siwobrodymi. Czyli tutaj bym musiał iść. Czyli bym musiał jakoś tędy, 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 tędy. Czyli by mnie czekała długa droga. Ale zobaczymy, co zaproponujecie wy. Co będziemy robili w następnym odcinku. Zabiliśmy smoka. Okazało się, że jesteśmy smoczym dziecięciem. Także zobaczymy. Z Karlem z nadania Jarla. To zaszczyt ci służyć. Jarl uznał cię za osobę wiele znaczącą dla dzielnicy. Stoisz w szeregach bohaterów. Tytuł Tana to wielki zaszczyt i dowód uznania za zasługi.
Strażnicy przymkną oko na twoje występki, gdy powiesz im, kim jesteś. Przysięgam ci służyć, mój Tanie. Własnym życiem strzec będę ciebie i wszystkiego, co posiadasz. Prowadź. No dobra, czyli mamy kogoś, kto będzie nam pomagał. Dobra, także ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie ocenę pozytywną oraz go skomentujcie. I widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!